śpiąca królewna. Sleeping Beauty. Park niespodzianek. A o parku niespodzianek opowie nam, znaczy o ptaszkach, które mają tutaj, latają. Michał. Michał, drugi Michał, nie? Ja też jestem Michał. Michał trochę nam opowie o ptaszkach, co oni tu mają, co mają fajnego, i trochę opowie o biologii. Więc zapraszam was. No to fajnie. To jesteśmy w leśnym parku niespodzianek. Tutaj byliśmy przy sówkach na pokazie sów. One są tam co pół godziny, znaczy cztery pokazy w ciągu dnia chyba. Sporo ludzi. Sówki do latania są cztery. Co tam było? Cztery w wolierkach. Był puchacz wirginijski na pewno. Puszczyk czarny. Może Bubo, Bubo? Składam. No i powolutku też będzie wracała do siebie. Zaraz dokładeczką będzie sobie tam już mogła. No i ta mała szlarogówka afrykańska jakaś tam, nie? Sówka, bardzo fajna. Pokazy ze słupka na słupek, że tak powiem. No ale tutaj dla warunków takich pokazowych bardzo fajnie to wygląda. No, wcześniej byliśmy na pokazu ptaków drapieżnych, nie sów. No to myszołów rdzawu grzbiety, jeden z ciekawszych. Chłopaki tu mówią, że ten jedyny w Polsce. W Europie no rzadko spotykany, bardzo fajny ptaszek. Wielkości naszego jastrzębia, samca w sumie, gołębiarze. Podobno powinny być większe, no ale ten akurat był jakiś mały. Co nam tu puścili? Stepowego, młodego stepowego. Bardzo duży ptaszek, fajny. Też do pokazów, no tutaj jednak robi wow takie. Tam nawet próbował coś pokrążyć. Myszołów nadzwyczajny oczywiście. Myszołowek. Samiczka. Nie wiem po czym rozpoznają, ale samiczka. Chyba musi być bardzo wagowa, albo DNA mają. Bo to jak wiecie, u myszołów ciężko rozpoznać. No cały czas tu albo z górki, albo pod górkę to idzie się zasapać. Idzie się zasapać trochę. I co tam jeszcze latało? Bielik? Był? Ten z białym. Tak, z białą głową bieliczek latał. Amerykański. No to nie nasz. Te nasze nie mają białej głowy. Nawet jak dorosną. Tak, nie mają. Mają jaśniejszą, ale nie mają takiej białej. Dlatego łatwo rozpoznać. Bielik. Nie mówię orzeł, no bo to oczywiście trzeba się wiedzieć. To jest orzeł, bielik. O, tu podejdziemy zobaczyć. O! Tu jest na trzepaku, widzę posadzone. Aguja! Zobaczcie jak ten. Agujka siedzi na trzepaku. Tak. No. Już do latania. A to lata? Puszczacie ją czy nie? Puszczacie ją czy nie? Nie. Znaczy teraz będziemy się za niego brać, bo on przyjechał na początku sezonu. No. On jest właśnie dość drażliwy do ludzi. Był taki natłok turystów, że po prostu nie było sensu go wpuszczać, nie? Także. No, ty, ale. Ukracany, rozlatany do ręki, ale. Ale lotki ma jak wędrowny trochę taki. No one mają tak, one mają. Ciekawe te skrzydła, tą budowę w ogóle. Nie? To jest jako jastrząb, czy jako taki co to bardziej? To jest to, co tamten mały, czyli Geranoetnis to jest. Powiesz? To jest co? Powiesz do kamery? Aha! Aguja. Aguja. Geranoetus melanoleucus. I to jest podobne do czego bardziej? To jest tak jak, tak jak powiedzmy orzełki, po staremu fasciatusy, no są pomiędzy jastrzębiami a orłami, nie? Czyli tam w angielskim to są hawk eagle i tak dalej, to te są pomiędzy butelą a orłami, czyli to są takie ni to myszołów, ni to orzeł jeszcze. Czyli nie? Poluje bardziej... Wiesz co, one polują właśnie podobno głównie na ptactwo, co ciekawe. To jest winne. One na przykład ten, jak kiedyś gadałem na owach z Hibellerem, to gadał, że są na przykład bardzo dobre też na zające. Na przykład porównując do orzełka południowego, są bardziej regularne, nie? W samym polowaniu. No, taki no, ciekawy stworek, no to jest Ameryka Południowa, no to u nas tej geometrii skrzydeł nie masz, nie? Tego rodzaju powiedzmy ptaka, no bo tam jak popatrzysz, tam jest większa część ptaków o takiej charakterystyce, nie?
za długie skrzydła do samego ptoka, bardzo krótki ogon. Ona trochę tak lata, ona tak w powietrzu lata trochę jak kuglarz. Skrzydła ma takie właśnie tak mocno wyłożone, lekko do fałki, coś w stronę błotniaka nawet, nie? Także taki ma ciekawą tą strukturę. No, taki jakby... I to jest samiec, nie? No samica jest dużo większa w sumie, to co mieliśmy samicę, no to była dużo masywniejsza. No tak lata około 200-250 kg, także to jest pomału dobra samica jastrzębia, nie? No, ale jest większy w sumie. Znaczy wizualnie, jakby... nogi ma bardzo długie, co ciekawe, właśnie takie nogi ma podjastrzębiowe, nie? Jeżeli chodzi o strukturę palców, także no... Jest to taki, no mówię, no, trochę tego. Rozpiętości też ma trochę. A ogólnie są bardzo szybkie, bo myśmy tu kiedyś mieli tą naszą Aguję, jak latała, właśnie jak szybowała, nie? Była akcja, że raz ją kruk gonił, no to jak się mu odwinęła, to doganiała go. Po prostu go zmuszała go do uników, nie? Raz i do niej pustułka wystartowała, to ją prowadziła do drzew. Była w stanie ją do go prześcignąć, nie? Bez problemu. W aktywnym locie takim powietrznym, wiesz, na dużej wysokości już, jak była przewaga. Myszołowy też ganiała, ona rozpędzała myszołowy ją zawsze na przykład nalatywały, tam nękały, a ona potrafiła w międzyczasie złapać jakiś prąd, wywalić na dnie i zaraz robić im poprawki, nie? Ptaszek także z charakterki. One są dość charakterne, no. Mhm. Charakterne, bojowe, ciekawe. No. Tylko problem jest ze ślimakami innymi, tak jak tamta była, no nie wiem jak ten, ale bardzo bystra, czyli siadła ci na drzewie na pokazie i wystarczyło, że nie zdążyłeś wyciągnąć rękawicy z mięsem, żeby zwrócić uwagę, a już zdążyła coś namierzyć, choćby ślimaka w trawie, nie, czy jakąś tam żabę, czy coś, to zaraz w to, nie, także... Ach, przeatakowała ślimaka, tak dogoniła i zjadła. Efektowne ataki na dżdżownicę. To młode wypierzenie, jak on tu będzie jaśniejszy, tak? Tak, później będzie jak jastrząb, tylko że z ciemnym, z niebieskim wolem i ciemną głową całą, nie, no bo kolorystykę ma zbliżoną do naszych jastrzębi, tylko... No. A ten myszołów ten tam przy... Rdzawo grzbiety, no. Rdzawo grzbiety to... Rdzawo grzbieta. To do czego to? To? Do pokazów się nadaje. Jak znaczy do pokazów jest to, no testujemy, bo tak naprawdę niewiele ludzi z tym na pokazach lata, bo jedynego ptaka z tego rodzaju, co widziałem w Niemczech właśnie, co był u gościa od pokazów, no to go właśnie chciał sprzedać, bo był bardzo bojowy, bardzo agresywny. Bił po ludziach i tak dalej, a jak tak popatrzysz na filmiki tam południowoamerykańskie, to oni nawet gołębie puszczają, wiesz, oni z krążenia na gołębie z nimi polują, czy jakieś inne takie. No ale biorąc pod uwagę tuszkę, gramaturę, no to do pustynnych króliczków może by były dobre, no u nas się to do niczego nie sprawdzi, nie, tak naprawdę. A samczyk, no bo ile, no mały, 500 gram, a samica? Tak, on ma 560 powiedzmy, a nigdy nie miał więcej niż 600. No. Także no on i tak, bo to imprint lata na pełnej klacie na razie, bo go się staramy właśnie rozkręcić na to szybowanie. Więc on jest cały czas utrzymywany w za wysokiej wadze, jak już załapie o co chodzi, to jak wychodzi, to dostaje coś tam więcej i tak dalej, jak się już uda, no to wtedy pewnie tam będziemy dopracowywać tą wagę, nie? Natomiast teraz na kopiskach no to cały czas lata na full kondycji, nie? Żeby go nosiło. No, to imprinta macie, nie? To imprint jest, no. Tak, ale nie chcę go nosić, to jest to, że on się... No ale i tak krąży, fajnie. No pokrążył trochę, ale to mówię, jeśli pierwszy raz go ten wiaterek udało się, że go tam wziął na drugą stronę, potem pokombinował, ale tylko z nagrodą w łapach, nie? Bo szukał miejsca wygodnego do lądowania. No, natomiast bez nagrody jeszcze nie ma tego efektu, żeby właśnie przeszedł i wyczekiwał, no jeszcze trochę. Zacznie wyczekiwać, no to już będzie... Tak jak będzie lata, to porównywalnie dynamicznie do Harrisa coś. Niby jastrząb, niby wiesz taki co, ten, co? On potrafi przyciągnąć, on potrafi przyspieszyć, on ma w ogóle strasznie długie te skrzydła, się takie sokołowe trochę. No bo jak patrząc na rozpięte skrzydło, to on jest zbliżony do naszego myszołowa, a jest go 1/3 mniej w tuszy, nie? No. No, nogi ma dużo dłuższe, nie? Także no, palce akurat ma typowe gryzoniowe, bo ma króciutkie te paluszki wszystkie jak leci, nie? Natomiast sam skok jest dość długi. Ale ta dynamika lotu, no on na razie nie pokazuje mocy swojej, bo bywało tam parę jakichś akcji, że na przykład tu się fajnie jakiś, jak zaczynał się, rozkręcał powiedzmy i tak dalej, bywało, że potrafi przycisnąć, teraz już leci kontrolując, wiesz, co potrzebuje, żeby złapać, nie? Ale jak tak zaczynał i się jeszcze rozpędzał, nie wiedział po co, no to jest dość szybki, nie? Czy na przykład pierwsze loty jakieś tutaj nawet z ręki na rękę, no to od razu widzieli, że jest dużo szybszy niż jakiś myszołów, jakiś inny ptak, po prostu tak dość dynamicznie to w powietrzu wychodzi, nie? No zobaczymy, no bo to mówię, eksperyment jest. Eksperyment. Eksperyment, no. Drogie zobaczymy. Takie? Wiesz co, one Droższe. Nie są do końca drogie, bo on kosztował chyba 1500 euro. No to taki bardzo drogi myszołów. No bardzo, jak na myszołowy może i drogi, no ale to tam cena dobrej jastrzębicy, no także.
Także jakichś tam strasznych cen nie ma. To droższe są kanie na przykład, też to będziemy teraz kanie czarną robić. Gdzie jest? Macie gdzieś tam? Tak, w Bolierkach. Jest kania ruda, która lata pokazy, tylko jest terytorialny u sąsiadów, a tu niżej, koło, poniżej Bielika jest kania czarna, a powyżej Bielika malutka jest, dużo mniejsza, co? Tu jest. Ja, ja. No i kania ruda z kolei się zrobiła terytorialna u sąsiadów. No. Tu latała na pokazie, rozumiesz, że tam jak ktoś wychodził, to leciała i mu nalatywała nad głową. Bez full kontaktów, ale takie straszące loty wykonywała. Dostała parę skarg pisemnych od hotelu obok i ten. I na razie jest odstawiona od roku, od dwóch lat już jest. Ale to do ludzi, tak? To się Takie naloty na właśnie, no na zasadzie no, bo, takiego terytorializmu, nie? Coś nowego, bo tu ludzie są non-stop, więc dla niej to jest normalne. A tak jak się ktoś z nienacka raz za czas pojawił, to go to dziwiło i on tak raczej przylatywał popatrzeć, no ale to nie wytłumaczysz ludziom, że on tylko z ciekawości albo tam zabawowo, bo się chce bawić i tak dalej. Na nich to jest jaszczurz i to jeszcze wielki, bo ma długie skrzydła. Jeszcze długi ogon, to jest jak orzeł. No duży, no, duży. Tak. Zresztą to samczyk, tak to jest też samica. Nie. Samica. Samica, tak. No, myśmy myśleli, że samiec, ale jak jajka zniósł w zeszłym roku od razu po włożeniu do woliery, to już nie ma co gadać. Dobra. To masz jest ten, to przedni? Samczyk? To jest przedniaczek, tak. Ale to też, to nie lata. No nie, nie, tego akurat sobie nie możemy pozwolić, bo on jest od pana z Czech, który polował z nim nawet na sarny. Także tu w naszych warunkach, dzieci. Gdzie, no tam dzieci, ale biega dużo Danieli, muflonów, młodych z wiosny, czy coś, jakieś takie akcje, no to raczej nie do opanowania byłby ptaszek, no zwłaszcza, że ma chętki. Jak latają ptaki na pokazie, to on jest pierwszy, jak tam się mu coś zbliży do woliery, żeby się tym zająć. Czekaj, tu widzę, co tu jest, coś zasłupił się. Tu są dwa myszołowy akurat. To nasze, te zwykłe? Mhm. No, tak, ale każdy inny. No. No, jedna jest z Anglii przywieziona, jedna jest Niemka. Jak Bianka, każde, wszystkie trzy samice, każda innej wielkości, innej kolorystyki, także też ciekawe stworzenie. Z DNA czy powadę? Te znoszą jajka obie, no a Bianka no, chyba w papierach bitą samicę, aczkolwiek nigdy jej nie zniosła, także Bóg wie, czy to nie ma jakiś samiec, no bo DNA akurat na nią nie ma. Nie? Także... No to już wiemy, po czym samica, składałem jajka, dobra. Amerykańskie widzę, dwa macie, tak? Tak. Jeszcze wschodni, a amerykański to jest to samo, nie? Bieli. Nie no, Bielik Wschodni to jest ten, który tu czasami nawet do Polski zalatuje. To jest tak, który żyje na terenie takiej, powiedzmy, pasa centralnej Azji teoretycznie. On jest taki, jak to powiedzieć, kurde, on jest dość jasny od głowy, jest taki piaskowy. Od głowy jest piaskowy i ten brąz, jakby ten jasny taki beż do ciemniejszego rozchodzi, tak powiedzmy, od głowy przez szyję na całą piersi i brzuch. Jest tam powiedzmy dużo lżejszy od naszych bielików pod kątem rozpiętości skrzydeł, dość podobny. Coś pomiędzy tym a tym, nie? Amerykański. Czy taki smuklejszy, bo amerykańskie też są zbliżone do naszych, no może nie mają tej masy, ale pod kątem wizualnym i tak dalej, no drobniejsze dzioby mają amerykańskie. Inny kształt ogona, bo nasze są bardziej klinowate na ogonie, te mają te ogony okrągłe, no a wschodni no to jest taki właśnie wynalazek. No. Tego naszego nie macie. No nie mamy. Mieliśmy zamówionego, ale w jakiejś tam szwajcarskiej hodowli nam szef zamówił, ale się nie niby nie wykluł. Ale olbrzymie były w tym, w Talinie. Wiesz co, olbrzymie, no myśmy mieli mieć, ale odpuściliśmy, bo po prostu nie mamy tu miejsca. No, według nas nie ma tu miejsca, szef strasznie nalegał, bo to duży, ładny ptak, nie wiadomo co, ale niestety no jednak my trochę rządzimy pod tym kątem, że niektóre rzeczy, no po prostu, no po co to, no. No tak. To prędzej bym widział jakiegoś mniejszego sępa ze względu na ukształtowanie terenu, żeby nam tu poszybował, fajnie polatał, nie? No bo po co ci klamot do przerzucania go z ręki na rękę gdzieś tu blisko? Nie rozpędzi się tu. No, to nawet, no, chodzi o siłę wiatru, nie? No jednak te olbrzymie to latają na sztormowych wiatrach, a tutaj ten wiatr, no jest, jesienią, wiosną, to by szło się pobawić może, no, jakby go teraz tu zapuścić, takiego, kurde, potwora pterodaktyla. Ale tak zaniżą. A to tak jest tym, tego puszczaliście, Bielika, to on, nie. Czy stepowego, to on też tak zaniża na końcu. Wiesz co, no stepowy, jak widziałeś, tą stronę leciutko, bo pod wiatr. W drugą stronę już przy dzisiejszym wietrze, no to już ledwo ja musiałem schodzić, bądź tu pokazywałem kumplowi, żeby rzucał go na wiatr do góry, żeby trochę ciągu złapał, no bo to jest typowy szybownik, on tam nie namachał skrzydłami. Z Bielikiem, jak było widać, nie ma problemu, no bo on ma z kolei tą mięśnie do transportu, nie? Więc on tam jak machnie, to energię uzyskuje i tu nie ma problemu. Aczkolwiek no ten Bielik, co latał na pokazie, to i tak jest taki maślaty, bo on nie chce opuszczać łąki, nie? On jak poleci poza teren, zaraz ląduje i siedzi i czeka, aż go przyniesiesz, bo ma taki trochę lęk przed przestrzenią chyba. Ostatnio właśnie taki super fajny wiatr się zrobił, tak nosiło, że dosłownie czapkę rzucił, to by ci ją porwało, nie?
takie się wiry powietrzne robiły, no to zaliczył tu ze dwa razy takie po 200 metrów, nie, na pokazie sam z kilku przelotów, bo go po prostu porwało, ale za pierwszym razem było ewidentnie widać, że go niesie do góry, a on składał skrzydła i próbował lądować, ale nie szło, nie, także on jest taki dziwny, natomiast ten, no ten ostatni z lęgu może. Regan z kolei, no to ten to potrafi tu poszaleć, tylko on ma złe nawyki, bo on już ma tam 19 lat na koncie, u nas jest tam od chyba 4 czy 5 roku życia, więc to też nie myśmy mieli wpływ na jego wczesną edukację, natomiast na początku kariery nam śmignął, znaczy nam jeszcze nie pracowałem, ale poleciał chłopakom tam za górkę, coś tam z nadajnikiem się porobiło, chyba go zeżar wtedy, czy coś tam go uszkodził, no i został na 9 dni, więc tu się po okolicy oblatał troszeczkę, jest po takim powiedzmy dzikim oblocie, no i się nauczył zbierać. Czyli jego potrafisz puścić, on ci pięknie pogodę wykorzysta, wyleci ci na 300 metrów, ale jeżeli z tamtego punktu ma ciebie z rękawicą, a rozjechanego kota albo jeża na drodze, to idzie do kota albo jeża na drodze. Świeże. Ale potrafi zobaczyć wszystko, on tu potrafi polecieć, on tam jakby się nie gubi z pola widzenia, tylko bierze wysokość, ale drugim okiem cały ustroń opatrzy wszystko dookoła i tak dalej, także no, trzeba na niego uważać i teraz znowu będziemy z nim zaczynać działać, się dopierzy. No bo Billy to tam jest taki właśnie, no ten ładniej lata, aczkolwiek no są takie niepewności powiedzmy, nie? Minus, no swoje przyzwyczajenie ma, no tyle lat już to... On po prostu ma ten swoje w głowie, że on potrafi, potrafisz go znaleźć, on jest cały na żarty, wiesz, potrafi w pełni lata się do jakiejś padliny dorwać i ile razy było, my przyszli, kurde, to myszołowy, wrony go tam obganiały, a on na czymś siedział, gdzieś na jakie łące albo coś, nie? Nie. Po prostu z każdego skorzysta, nie? Wszystko na ten. No, co tu jeszcze jest ciekawego, Macie? Co tu jeszcze tam było? Stepowy, sawanowy. No. Stepowy, sawanowy. Chyba będziemy stepową, będziemy chyba odstawiać właśnie za niedługo, a sawanowa wróci do roboty, ta co gada, Zula. No. Tam szczeka na nas. No, bo Zula też świetnie lata, ona ma dwa warianty, jak jest taki wiatr. Jak ma dobry ciąg i powiedzmy prądy są znoszące, to potrafi ci w około 7 minut po zniknięciu przyjść jako kropka na niebie, także chciałbym właśnie ten marszałowski nadajnik, żeby określić, jakie to są pułapy, nie? No bo Żół tam ma takiej rozpiętości skrzydeł pod 1,70 m, dajmy na to na nią, a potrafi być kropką ledwo widoczną na niebie, nie? Ona potrafi takie pułapy wytrzaskać i to w dość szybkim tempie. Natomiast do jakiegoś latania z ręki na rękę w ogóle się nie nadaje. Na układa skrzydła w ogóle, bo stepowa to jeszcze lata jak myszał na prostych skrzydłach. A sawannowa układa skrzydła do dołu, jak szosza paralotni, takie zbieranie robi. Jak ją wyrzucisz stąd, to ona nieraz nie machnie skrzydłami. Po prostu ciężarem rozpędza się w dół, idzie tam, wychodzi na otwarte, łapie ciąg i ona praktycznie nie pracuje skrzydłami, tylko cały czas tak w tym jednym układzie, jak zablokowana, wiesz, jak taki papierowy samolocik, ale potrafi wywalić pułap, jak nie wywali pułapu, to siada na łące i siedzi. Co ciekawe, czasami przychodzi z buta, bo czasami bywało tak, że gdzieś tam puszczana była jako pierwsza właśnie, żeby w miarę zdążyła na pokazie dolecieć i tak dalej i bywało, że na przykład coś nie poszło i się za nią szło, ona na przykład pod płotem gdzieś przylazła, nie na piechotę. Nie złapała ciągu, to no, one mają te dwa warianty, no albo szybują ładnie nad otwartą przestrzenią, albo polują na piechotę, nie, także... No. Także właśnie z tego tytułu ona zawsze jakąś łąkę znajdzie, też z Zulą było parę razy tak, że gdzieś tam ewidentnie na łące siedziała, bo na przykład przyleciała, zgubiła nadajnik, nie? Przyleciał ptog, a trzeba było po nadajnik chodzić tam po trawach szukać, jak łaziła gdzieś tam, może dziobem grzebła i coś tam się wypięło. Dziwne jak do ludzi. A jak do ludzi? Jak sobie usiądzie tak na trawce gdzieś? Bez problemu, nie mają jakieś. Tu prędzej, gdyby było jakieś mięso chodziło w grę czy coś, to on tam jeszcze się jakoś w miarę może zbuntować, zdenerwować, jak miał czego bronić i tak dalej, ale tak to nie. No, otwarte nie się nie zdarza. Raczej będzie odsuwać się, uciekać, nie są jakieś tam bardzo bojowe, chociaż są takie troszkę, tak jak ta młoda, nie, Astana, no teraz już jest w miarę wyregulowana, ale w pierwszych tych lotach, tam w tym pierwszym sezonie pełnym, to miewała takie rzeczy, na przykład ktoś ruszył ręką i dla niej to już było jak opiekun, wiesz, w ogóle nie zwracała uwagi. Nie zwracała uwagi na to, kto to jest, ale co ciekawe, bardzo delikatnie ląduje. Nie jest to jakiś nalot, atak, to tak samo jak na nas siada, że jej tam poprawiam pęta i tak dalej, gdzieś, żeby jej się wygodniej siadło, chwycę ją za palce, to nawet nie dziobnie, nie ściśnie, nie walnie z łapy, także takie są, no, dość w miarę łagodne jak łagodne, no kumate pod tym kątem przynajmniej, aczkolwiek no, jak każdy drapieżnik odruchowo działający, nie, tak jak mówię, tam wystarczyło jakiś ruch, no i ta młoda właśnie jest znowu ciekawa pod kątem coś nowego, zobaczy, jest strasznie ciekawska,
I ten, potrafiła gdzieś tam jakąś reklamówkę, nie wiem, komuś wyleciała papierowy worek czy jakaś reklamówka i się toczyła po łące, co poleciała do tego i się to musiała podeptać, nie? No bo co to jest, nie? Albo jakieś tam dziwne nowości jakieś jej się podobają, także teraz jak korowaliśmy tu palę na remont wolier, to tak samo, nie? Jak żeśmy coś robili, to cały czas zagląda, cały czas ona tam przyszła, pomogła w tym, nie? Także. Idzie tak. Wyczuć tą inteligencję przy orłach? Bardziej chyba, co? To zależy jaka inteligencja. Bo znaczy no w porównywalnie do ptaków. W sensie z tego co my tu latamy z ptakami, to można ją podzielić na takie może trzy kategorie. Czyli bielik jest złośliwie inteligentny, czyli potrafi ci dosłownie, nie wiem, wpakować się do torby z pełnego lotu, albo nie wiem, coś tam wykombinować tak, żebyś mu dał więcej, albo no, takie są, żeby się nie napracować, a coś tam dla siebie uzyskać. Takie są mało przyjemne, jak tam ma za mało, albo coś mu się nie spodobało, albo coś tego, to ci z dzioba walnie i tak dalej. To takie trochę złośliwawe ptaki, nie? Orły, no to z tych, które my latamy, no to takie są, powiedzmy, mi dać, że jak na przykład, nawet aguja, nie? Na przykład. Każdego z nas traktowała inaczej, czy te orły do każdego inaczej podchodzą, inaczej na nas patrzą, praktycznie z każdym, kto go tam puszcza, kto go nawet bierze, inaczej się zachowują, inaczej latają, podobnie przy jakimś odstawianiu później na miejsce, także widać, że wszystko tam się spokojnie rozpoznają, ale no, impulsywne też potrafią być, natomiast faktycznie dużo tam kombinują, nie? Nie ma tak, że wyciągniesz rękę i nagle ci ona leci, nie? Ten potrafi po prostu gdzieś już przekalkulować, że lepiej się może w tyłek odwrócić gdzieś tam, żeby wiatru lepiej złapać. Nawet same se tam powiedzmy kombinują, wiadomo, to są tam odczucia a propos też latania i tak dalej, ale no coś tam w miarę tego. No najinteligentniejsze z przyjemnie inteligentnych to są sokoły i zawsze będą chyba. No, sokoły mają po prostu tą tendencję do współpracowania typowej, nie? Także no tak. to już widać, to znamy, to lubimy, że on ci wychodzi na niebo, nie dość, że wie, który to ty jesteś, to jeszcze potrafisz źle mrugnąć albo, nie wiem, pomyśleć o tym, że wyciągniesz wabidło, a on już się składa, nie? Także one to już nie dość, że wszystko widzą, to mowę ciała też czytają nieźle, także fajnie, no i są fajne pod tym kątem, że jak zauważą, że ten lot do góry to jest korzyść, to po prostu to robią, nie? Mieliśmy takiego sokoła indyjskiego, który dosłownie jak był pokaz i padał deszcz, dajmy na to, nie? No to leciał w górę w obrębie tej łąki, czyli na promieniu 30 metrów, to tam nawet chyba Łukasz Grzękowski był wtedy na pokazie, jakaś ekipa chyba jak na słowackie łowy chyba jechali. Parę tamtych osób, chyba muzyk też był, no to właśnie byli w szoku, bo on tak taka była wilgotna pogoda, miała zacząć padać. Po prostu pyk, 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 pyk do góry cały czas, tak jakbyś go, wiesz, na jakimś, no, nie wiem, wzdłuż jakiejś rurki puścił na szturku. Ciasna kółeczka. I dosłownie, szybko zrobić robotę, bo leje. No tak. A jak była ładna pogoda, troszkę wiaterku, słoneczka, już go puścił, on sobie tam prawo, lewo, prosto gdzieś tam, tu coś, toś. 10 minut, 15 minut, dopiero się przyszedł, popatrzył, dobra, no to jeszcze podkręcę się, ustawię. Miał czas, nie? Także też potrafią tak kombinować, a on był właśnie świetny pod tym kątem, że on wiedział, że im wyżej jest, tym szybciej dostanie, nie? I po prostu jak była zła pogoda, to robił to, co miał zrobić, jak najszybciej, dosłownie nawet lepsze miał te wyniki w tę złą pogodę, bo po prostu robił to szybciutko, dokładniutko i było jak do latawca, tylko że bez latawca. No nawet nie jak do latawca, bo do latawca też tam tak czasami idzie, odchodzi gdzieś tam, próbuje, a on po prostu żeby nie spuścić z oka, bo tu mamy też taki troszkę ten studzienny krajobraz, mamy drzewa dookoła. I to znowu wpływa na to, że ptak jak się odejdzie, wiesz, na niskim pułapie, na 20 metrów dalej, to już się nie widzi. Nie widać. Nie? Więc tu ich to też trochę wyciąga do góry, no to też zawsze tutaj pomaga troszkę. Drzewka dookoła. Drzewka, przerośnięty żywopłot. No, dobra, fajnie. Idziemy jeszcze obejść dookoła. Sfilmuję jakieś fotasy. Zrobię. Idziemy. Jeść obiad jakiś. No.